kochani. Witamy Dobry wszystkich. Wieczór. Poczekamy jakieś 5, maksymalnie do 10 minutek, żeby tutaj się wszyscy zebrali. Dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać. Dajcie znać, skąd oglądacie. Możecie udostępnić live'a, możecie dać łapkę w górę dla zwiększenia zasięgów. Także dobry wieczór. Każdy jest na 9 przygotowany. Dajcie tylko znać też, czy mnie słychać w razie czego. Ja jestem odpalony u ciebie, Agatko, na laptopie. Tam masz laptopa? No właśnie, mi się włączyłeś niechcący. Przejdę sobie na... On może ja być, wiesz, tylko go wycisz. Ale możesz ekran mieć, jak chcesz. No tak. Rzeczywiście ja widzę też na laptopie, że jest dosyć ciemno, tak jak mówiłaś. No nic, nie wyczarujemy. Teraz już nie wyczarujesz. Ale mamy tyle świateł, no. Mamy tyle świateł. Mamy światło Pana Jezusa Słuchaj. Chrystusa w sobie, On jest naszym światłem. Chwała Panu za to światło. Tak. Dobrze, witajcie. Pozdrowienia z Binkówki. Pozdrowienia. Cześć Rafałku, witaj bracie. Cześć Paulinko, błogosławimy Przemku. A ja widzę. Witaj. Ogólnie, siostrę kochaną, witaj. Ava the Truth Blazer. Znacie się, tak? Tak. Okej. Okay. Cześć Norbert, witaj bracie. Dzięki za informację. Za chwilę ruszamy. Zachęcam, kochani, jeszcze raz dajcie łapkę w górę. Zapinajcie pasy. Łapki nie dla mnie, dla Jezusa. Kto jest? Dla nas nie, tutaj o nas mowy nie będzie zbyt wiele. Nie o nas tutaj chodzi. Amen. Damy chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi za to, co czyni w życiu naszym. My jesteśmy też z opóźnieniem ogólnie lekkim na YouTubie. Jakimś tam 10-15 sekundowym do 20 sekund chyba. Więc jak się pytamy coś ludzi, to spóźniony zapon może być troszeczkę, jeśli chodzi o odpowiedzi. Cześć Krzysiu, witaj bracie. Pozdrawiam z Makowa Mazowieckiego. Pozdrawiamy Piotrze. Live challenge accepted. Cześć, witaj. Jezus jest królem. Amen. Witaj Samanta. Amen. Niech Duch Święty przemawia. Tak jest. Wierzymy, że to świadectwo przyniesie chwałę Panu Jezusowi. Witaj Adam, bracie, kochany. Kto jest po raz pierwszy, dajcie znać, skąd oglądacie. Poczekamy do 5 po. Cześć Parwika, witaj Renatko. Witaj Miłosz. Cześć Żanetko, witaj. Agro Kamil Lubelski, witaj. OneStar, witaj. Norbert, Virus X, witaj. Beski Drzywiecki, super. Z Berlina. Olecko, Mazury, witam ze Świnoujścia, witaj Basiu. Podlaskie, jestem Paulina, jestem z Wolbromia. Super Paulinko, pozdrawiamy. Hej, jestem nowy z polecenia jednego TikTokera u ciebie, więc liczę, że na dłużej tu zostanę. Wiesz co, to może ja byłem tym TikTokerem, który... to może to jestem ja. Sam siebie poleciłeś, tak? Może mój film widziałeś. Witajcie, kochani. Tak, Żanetko, jesteśmy właśnie, jesteśmy na grupie. Witaj.
Właśnie przed chwilą o tym zagadku przed live'em rozmawialiśmy. Okej, nie ja, czyli ktoś jeszcze też udostępniał filmy. Nie, tak się śmieję, bo czasami ludzie jak widzą na żywo, to mówią, że inaczej wygląda. Także czasami ktoś się może pomylić. A w jaki sposób inaczej? Witam, jestem z Jaworzna. Witaj Wiktorio, Adrian. Cześć Adrian, Białystok, Justynko, witaj. Cześć Szymon. Cześć Justynko, tak. Kraków. A, od Andrzeja Dąbka napisali, że jest tu live. Okej. Okay. Andrzej, widziałem, że robi teraz live'a. Dorian, śledzę cię z polecenia Team Challenge Elbląg, Piotr i Beatka Grzeszczuk. Tak, znam, pozdrawiam serdecznie. Beatka z Piotrem naprawdę robią fantastyczne rzeczy. Prowadzą kościół uliczny w Elblągu i ośrodek Team Challenge. To jest taki ośrodek dla uzależnionej młodzieży, uzależnionej od narkotyków. Dobrze, kochani, dosłownie dwie minutki i ruszamy. 120 osób. Pewnie będą jeszcze w trakcie inni dołączać, ale ten live też będzie zapisany, więc możecie go sobie puścić od początku zawsze. Później ci, którzy będą dołączać w trakcie, bo wiem, że zawsze tak jest, że ktoś dołączy w trakcie i puści sobie od początku, a my już na przykład będziemy w 30 minucie. Także będziemy zaczynać. Mamy 5 po, więc żeby nie przedłużać. Co, Agatko? Zaczynamy? Zaczynamy. Mogę cię przepytywać? Tak, proszę. Jesteś gotowa, żeby złożyć świadectwo Panu Jezusie Chrystusie? Chwała Panu. Amen. Wiesz co, jak zanim rozpoczęliśmy tą transmisję, to przypomniał mi się ten werset z Ewangelii, gdzie Jezus wypędził legion demonów z człowieka opętanego, który był zapinany łańcuchami, spinany łańcuchami, nawet rwał z siebie łańcuchy i mieszkał w górach i w górskich jaskiniach. Kojarzysz ten fragment z Ewangelii? Mhm. I kiedy Jezus go uwolnił, to ten człowiek chciał za nim podążać, a on powiedział mu: idź i powiedz, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił. Idź do swoich i powiedz mu, jak wielkie rzeczy, i powiedz im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił. I co prawda ty opętana nie byłaś, ale byłaś, powiedzmy, pod wpływem, funkcjonowałaś jakby w tej rzeczywistości demonicznej, obracałaś się w tej rzeczywistości demonicznej, więc można by powiedzieć, że byłaś na usługach duchów demonicznych i zostałaś uwolniona z tego, przeniesiona przez Jezusa, przeniesiona przez Ojca do Królestwa swojego Syna, Jezusa Chrystusa, zapieczętowana Duchem Świętym, odnowiona, odmyta, całkowicie świętą krwią. I będziesz opowiadać teraz, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił. Tak jest, chwała Panu. Amen. Więc Agatko, zacznijmy od początku. Chciałbym wiedzieć, jak właściwie, to za chwilę powiesz o tym, jak to się stało, że w ogóle trafiłaś do New Age'u, do religii New Age, do okultyzmu, jak zaczęłaś się parać tym wszystkim, co cię skłoniło do tego, żeby zacząć się tym zajmować. Ale może od samego początku powiedz parę słów, jak wyglądało twoje dzieciństwo. Wychowywałaś się w religijnej rodzinie, był tam Jezus obecny. Jak to wyglądało u ciebie, jak byłaś młoda? Wiesz, jak byłam młoda, to w większości babcie były tak bardzo za kościołem katolickim. My oczywiście rodzice też, ale to było tak sporadycznie, więc raczej byliśmy wierzącymi, niepraktykującymi. Więc jeżeli chodziłam do kościoła, to chodziłam tak raz po raz, ale ja Boga w nim nie widziałam. Oczywiście miałam wszystkie sakramenty tego kościoła katolickiego, tak, chrzest, bierzmowanie i komunię świętą, ale ja mówię, ja nie chodziłam, bo ja nie czułam tam Boga, nie widziałam tam Boga, bynajmniej nie w tym kościele, do którego ja chodziłam. Może są takie, w których rzeczywiście Pan jest i urzęduje. No ja tego nie widziałam. Więc to moje dzieciństwo to było takie, że no, jeżeli było z babciami, to wiadomo, babcie namawiały, do tego kościoła się jakoś chodziło tam raz po raz z nimi. One też bardzo tak były za modlitwą i pamiętam, że słuchały też Radia Maryja, więc raczej były w tym katolicyzmie one.
Ale ja jako ja, tak jeżeli chodzi o moją rodzinę, moich rodziców, to mówię, bardzo rzadko, jak jeszcze tak od święta chodziliśmy, nie było to systematycznie, nie było to jakoś naznaczone w naszym życiu takim, żebyśmy musieli to robić co tydzień, tak? Więc ja bardzo od razu może zacznę tutaj, bardzo szybko właśnie w ten New Age zaczęłam wchodzić, bo ja praktycznie mając 12-13 lat, to nie wiem, czy komukolwiek tutaj słuchających jest znane takie czasopismo Wróżka. Ja bardzo, ale to bardzo już właśnie w tym wieku zaczęłam się interesować tym. 12-13 lat, tak. I ja nagminnie co miesiąc, bo to czasopismo wychodziło, pamiętam, co miesiąc, ja je kupowałam. I ja od deski do deski wszystko czytałam z tego czasopisma. Pamiętam, że tam było o mediumizmie, o kartach, tam było po prostu wszystko, co w tym New Age się znajduje, tak? Czyli i o wróżbach, i o uzdrawianiu, i właśnie mediumizm, tam było też ziołolecznictwo, co tam jeszcze było, wywoływanie duchów w ogóle, tam były jakieś takie typowo okultystyczne sprawy też. Ja pamiętam, że wtedy też zaczęłam się interesować już jakimiś ochronami i wiadomo, ja sobie jakieś tam amulety kupowałam, był też taki sklep, nie wiem, on chyba nadal funkcjonuje w Polsce, Twój Talizman, on się nazywał, nie wiem, czy Wam się kojarzy też, i tam wiadomo, tam było wszystko, tam już były kryształy, kadzidełka, talizmany, karty, książki, tam było wszystko. No to ja z tego wtedy pamiętam, w tym wieku, no to tylko korzystałam z tych talizmanów, nie było jeszcze, żebym jakieś karty kupowała, no nie byłam pełnoletnia też, więc raczej jeżeli już jakieś były, to jakieś dodatkowe, które były przy jakichś gazet, aniżeli ja mogłam sobie sama kupić, ale bardzo się tym interesowałam. To jednak już był początek wtedy w moim życiu, między tym 12-13 rokiem życia to się zaczęło. Czyli wciągnęło cię to? Wciągnęło mnie, bardzo mnie to wciągnęło, a że byłam taka wolna, nie byłam kontrolowana ani nic, no nikt mi nie powiedział, że to jest złe, tak, bo nikt nie wiedział, że przez to mogę po prostu bardziej się otwierać i być podatna, tak, na wpływy po prostu duchowe, powiedzmy, nie te, które powinny być, więc ja tak sobie to czytałam, ja byłam bardzo tym zafascynowana, mi się to podobało. No i tak to zostawało ze mną. Ja właściwie to kilka lat w sumie kupowałam te gazety. Ja miałam ich dosyć dużą ilość. No. Myślałaś już wtedy o tym, żeby związać z tym swoją przyszłość, czy żeby zacząć to praktykować, jak będziesz starsza? Raczej myślałam o tym, że chciałabym mieć, wypróbować to, czyli sama mieć takie czytanie zrobione u kogoś, tak? I to w konsekwencji później, w późniejszych latach się wydarzyło oczywiście. Ale żebym ja to robiła, to jeszcze wtedy nie myślałam o tym. To nie było jakąś intencją, nie było to, żeby, właśnie nie, wtedy jeszcze nie. Tylko bardzo mnie to interesowało. Pamiętam też tak odnośnie babci, nawiążę, bo to było tak, że my z babcią często rozmawiałyśmy na tematy duchów. Więc ja czytałam tam, potem te sprawy też omawiałam z babcią, która, tak jak mówiłam, chodziła do kościoła i cały czas co niedzielę w tym kościele była. Ale jakby nie było, to jednak już coś w tej rodzinie troszeczkę tego opowiadałyśmy i mówię, ja w tym okultyzmie już tam trochę maczałam palce. Tak, w ten sposób. Czyli fascynowała cię ta sfera ponadnaturalna. Mhm. Bo wiele osób wchodzi właśnie w okultyzm, we wróżenie, w czary, tarot i tak dalej, właśnie ze względu na tę sferę ponadnaturalną, tak jak słucham świadectw. Wielu ludzi, którzy nie doświadczało też tej sfery ponadnaturalnej w chrześcijaństwie, nie dostrzegało jej, no bo wiadomo, że jakby większość kościołów rzymskokatolickich jest niestety martwa duchowo, więc ludzie nie wiedzą, że jest alternatywa ta Boża. I jakby kiedy spotykają się właśnie po raz pierwszy z okultyzmem, to wydaje mi się to takie niewinne, jednocześnie jest to bardzo ekscytujące, no bo to jest coś z pogranicza, powiedzmy,
tej sfery ponadnaturalnej. Nie można dotknąć tego świata duchowego. Można go doświadczyć. Jeszcze jak ktoś zaczyna to wchodzić i widzi, że to zaczyna działać, że ktoś mi powiedział prawdę i tak dalej, to potrafi bardzo mocno wciągać człowieka. I no to mów, co było dalej. Jakby czytałaś magazyny. I tak, ja czytałam sobie te magazyny i wiadomo, ja chodziłam do szkoły, miałam też, zaczynałam tak już bardziej wchodzić, byłam już nastolatką, więc wtedy tak troszeczkę to odłożyłam, ale był taki ważny moment, pamiętam, bo ja to odłożyłam i zaczęłam imprezować. Czyli zaczęłam imprezować, zaczęłam pić, zaczęłam brać narkotyki, zaczęłam po prostu impreza, tak? Ja pamiętam, że było takie doświadczenie i też już ci o nim opowiadałam i paraliż senny. I to doświadczenie było takim mocnym tąpnięciem. Już byłam wtedy starsza, to był właśnie okres, kiedy to było między 16 a 18 rokiem życia i to już było doświadczenie, które bardzo mnie wstrząsnęło. To znaczy było to dla mnie niesamowicie. Ja się bałam, ja się potem zaczęłam bać. Ja po prostu... Opowiedz, co się stało może. Opowiedz. To była taka noc, gdzie nie wiem, czy kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób jestem to w stanie tak opowiedzieć fizycznie, czy będziecie mieli świadomość tego może o co w tym chodzi, dlatego że to była taka noc, w której, ja tego nigdy tak na wizji też nie opowiadałam, postaram się. Na zasadzie, że moich rodziców nie było w domu, byłam tylko ja z moim bratem, pamiętam, że mieliśmy wspólny pokój i mieliśmy psa. I to było tak, że znacie tą godzinę taką bardzo ważną, trzecią w nocy. Tak, i tak. To była godzina trzecia w nocy. I ta godzina trzecia w nocy cały czas, tak jakby czas się zapętlił. I ja w pewnym momencie, ja wam opowiem to tak w skrócie i postaram się jak najszybciej, dlatego że ja nie chcę też wchodzić w to, bo te były mocne uczucia i nie chciałabym po prostu przypominać sobie tego w pełni, że tak to powiem. W każdym razie nie było to przyjemne. Pierwsze co było, to mój brat i pies byli uśpieni. Ja nie wiem, nie powiem wam, jak to się zadziało, ale ja byłam świadoma, czyli wszystko ucichło. Poza muzyką, ponieważ mój brat miał taką tendencję, że on lubił sobie zasypiać właśnie przy muzyce. Słuchał hip-hopu tak w ogóle. Więc zasypiał przy muzyce i mówię, była trzecia w nocy i cały czas była ta sama piosenka. Ta sama piosenka, ta sama piosenka. I ja ją słyszałam w kółko. Cały czas ta sama godzina i ta sama piosenka. I w pewnym momencie ja słyszę, mieliśmy w rogu pokoju fotel, słyszę, jak ktoś podnosi się z tego fotela, a byliśmy sami w domu. I idzie w moim kierunku. I idzie w moim kierunku, ja leżę w łóżku już sparaliżowana całkowicie, nie mogę wydać z siebie dźwięku, nie mogę zrobić nic. I czuję po jakimś czasie dotyk. Zaczynam cała być zamrożona. Nie umiem tego inaczej nawet opisać. Ja po prostu uspokajałam siebie, pamiętam w tej nocy, bo ja myślałam, że dostanę zawału po prostu. Ja się tak panicznie bałam. No i to trwało przez jakiś dłuższy czas. Tam się działy jeszcze inne rzeczy, ale nie chciałabym tego mówić na wizji. I wtedy, przepraszam, że ci przerwę, nie siedziałaś jeszcze tak głęboko w wróżbach. Nie, w ogóle nie, w ogóle nie siedziałam w tych rzeczach. Wtedy to już było takie właśnie odsunięcie się od tego, raczej poszłam, mówię, w imprezowanie, znajomych i takie rzeczy. I mówię, i to się wydarzyło. To było bardzo traumatyczne dla mnie przeżycie. I czyli już można powiedzieć, wtedy demony jakby się zaczynały upominać o tym. Tak, tak. I fascynacja tą rzeczywistością po prostu okultystyczną w taki sposób się przejawiła. Tak, tak. Ja wiesz, to było po czasie, więc teraz jak na to spojrzeć, to rzeczywiście to ma ze sobą połączenie. Wtedy ja oczywiście o tym nie wiedziałam, że ja już wtedy się otworzyłam mocno i że ja po prostu sobie zaprosiłam. Zwyczajnie demony otworzyłam im drzwi, żeby sobie przychodziły, tak, do mnie i miały jednak kontrolę już nad moim życiem. No, jakby nie patrzeć, to ja po prostu zaczęłam grzeszyć, tak,
no i alkohol, i imprezy, i relacje, i w ogóle wszystko zaczęło się dziać, więc żyłam w tym grzechu. Więc wtedy właśnie była ta noc. Jeszcze tylko dodam, że ta noc była taka ciężka, dlatego że ja choćbym chciała to komuś wytłumaczyć, to ja nie mogłam tego nikomu wytłumaczyć, co się wydarzyło. I w ogóle ja myślałam, że moi rodzice po tej nocy to stwierdzą, że ja zwariowałam i że będą chcieli mnie po prostu gdzieś do Białego Domku wsadzić. Ale była też taka sytuacja, pamiętam już jakiś czas po tym zdarzeniu, że nam w domu w nocy trzasły zamknięte drzwi. Ja pamiętam, że po tym bardzo się bałam też spać sama i przy zgaszonym świetle. I to było tak przez wiele lat. I ja wtedy powiedziałam, pamiętam, do rodziców, teraz mi wierzycie? Bo rzeczywiście rodzice poszli sprawdzić, te drzwi były zamknięte, ale jak mogły się zamknąć i trzasnąć, kiedy one były zamknięte cały czas, więc tam też już troszeczkę do nich dochodziło, że rzeczywiście mogło to mieć miejsce, o czym ja mówię, tak? No i dalej, bo jak to się zaczęło rozprzestrzeniać? Potem znowu, po tym to całkowicie się od tego odizolowałam. Nie chciałam mieć z tym nic wspólnego, nie chciałam w ogóle o takich rzeczach myśleć, mówić. Chciałam jak najdalej się od tego odizolować. Więc sobie prowadziłam życie, mówię, no imprezy, spotkania, alkohol, narkotyki. I tak było przez jakiś czas do momentu, kiedy praktycznie nie zaszłam w ciążę, nie urodziłam dziecka i nie miałam rodziny. Czyli tak wyglądał okres dojrzewania i tak do lat 18-19, bo 20 lat miałam, kiedy zaszłam w ciążę, 21, jak rodziłam moją córkę. No i po moje małżeństwo niestety się rozpadło. Bardzo, bardzo szybko po prostu się rozeszliśmy. No widocznie tak miało być. Ja po tym rozpadzie wyjechałam za granicę. Więc ten etap, w którym ja byłam od dziecka, był ten okultyzm, było to zdarzenie, po czym ja właśnie weszłam, żeby się odizolować totalnie od tego, weszłam w macierzyństwo, wyjechałam za granicę, tutaj powiedzmy miałam normalne życie, czyli praca, dom, ale wracamy. Zaczęło mnie ciągnąć znowu, tylko tym razem już nie jako, że znowu ja będę czytała, chociaż też raz sporadycznie, raz na jakiś czas kupowałam znowu tą wróżkę i ja zaczęłam chodzić i zasięgać porad. Bo tak jak powiedziałam, ja kiedyś bardzo chciałam, żeby ktoś mi czytał z tych kart, tak? Czyli ja zaczęłaś chodzić do wróżek, tak, korzystać z tych usług ezoterycznych. Tak, to było kilkukrotnie właśnie w tym czasie, jak byłam już w UK. Kolejną rzeczą, moim otwarciem było pierwsze karty, które dostałam od ówczesnej przyjaciółki wtedy. To były karty anielskie, pamiętam, Doreen Virtue. I ja te karty miałam kilka lat, ja tam tylko sobie wtedy, pamiętam, wykładałam te karty. No i takim kulminacyjnym, chyba najważniejszym momentem samego wejścia w ten New Age, to był rok 2016. W New Age to się nazywa tak zwane przebudzenie duchowe, czyli wejście, ja to nazwę tak, jak jest tam opisane, czyli tego węża, który wchodzi i podnosi ci świadomość, czyli od podstawy, bo w New Age jest tak, że mamy, że tam są czakry, tak, że są czakry, od czakry podstawy jest 7 czakr do czubku głowy, I ten wąż się przeplata i on przechodzi właśnie od podstawy do czubka głowy i wtedy jest to przebudzenie, otwieranie się na tą wyższą świadomość i znowu na ten świat duchowy. No i ja tak się otworzyłam, tak? To też było takie zdarzenie dosyć ważne. Też nie mogę akurat tego powiedzieć, bo to jest związane z inną osobą i chcę zachować jej prywatność. Tak, to było mocne zdarzenie. Ja tego doświadczyłam. Oczywiście już wam od razu tutaj tłumaczę, że to przebudzenie tak naprawdę jest zaproszeniem demona i wejściem demona w ciebie.
to od razu zaznaczam, że to nie jest żadne podnoszenie świadomości, to nie jest żadne, jak w New Age się mówi, że dzięki temu ty się będziesz oczyszczała teraz i ty kolejno etapami będziesz podnosiła tą swoją świadomość. Ja oczywiście w to wierzyłam, że tak jest. Oczywiście za chwilkę przekonamy, bo po tym zdarzeniu książka, która wpadła w moje ręce, ja mówię, ja się otworzyłam, bo ja chciałam czegoś więcej. Ja chciałam zobaczyć, bo ja wiedziałam, że ta druga strona jest, skoro ona już ze mną była od dziecka, to ja już wiedziałam, że ona istnieje, tak? Tylko widzisz, ja próbowałam dojść do Boga, ale próbowałam dojść do Boga nie od tej strony, czyli sięgłam po pierwszą książkę, która przyszła do mnie, jak to w New Age się nazywa, synchronistycznie, która była mi podana oczywiście przez demony, żebym ja sobie zaczęła ją czytać. Rozmowa z Bogiem. To była pierwsza książka. Donalda Walsh. Tak, ja pamiętam, że po tej pierwszej książce, po pierwszym tomie, ja chyba przez miesiąc spać nie mogłam. Ja chodziłam jak nabuzowana, bo tam wszystko się, wiesz, mi się cała moja psychika zaczęła zmieniać, bo w tej książce jest mocno naznaczone właśnie, że to ty tworzysz, że to ty dążysz do tego, żeby stać się tym Bogiem, że tak naprawdę to ty wszystko stwarzasz, że ty masz taką moc, że ty też przyciągasz. W ogóle tam było wszystko opisane na temat relacji, jak my przyciągamy te relacje, dlaczego mamy takie relacje, a nie inne. No ja to chłonęłam jak gąbka po prostu, to we mnie wsiąkało. I od tej książki się zaczęło, potem po prostu poleciałam. Ale to już tak poleciałam, że zaczęłam czytać wszystko, co popadło, co mi przychodziło. Ja zaczęłam czytać na temat przeszłych wcieleń, na temat mediumizmu. Zaczęłam też słuchać oczywiście na temat tego i wchodzić oczywiście w te różne medytacje, nie medytacje, różne sposoby właśnie oczyszczania siebie, czyli tych czakr, tak? Weszłam w pierwszy kurs, który robiłam, to był kurs na temat uzdrawiania. Więc jak już tam weszłam, to tam już byłam naprawdę otwarta. I wiadomo, ludzie, którzy tam są, ja nie wchodziłam z taką intencją, żeby kogoś krzywdzić, żeby w jakiś sposób zapraszać zło do mojego życia. Ja raczej wchodziłam, żeby, bo to zawsze daje taką nadzieję uzdrowienia, że ty tam wchodzisz i ty się uzdrowisz i ty dzięki temu możesz pomagać innym. Tak to jest pokazane, że dzięki temu, że jak ty się nauczysz też tego uzdrawiania, to ty potem możesz uzdrawiać innych. To jest oczywiście... Tak, to jest pod przykrywką oczywiście dobre wszystko. Tak, tak, pod przykrywką, wielką przykrywką. No więc ja w to wchodziłam i był ten kurs, potem oczywiście po tym kursie kolejny się znalazł kurs i ten kolejny kurs, pamiętam, to już był kurs Tarota. I teraz może, jak już byłam w tym kursie Tarota i jak już zaczęłam te rzeczy wszystkie praktykować i tak dużo czytać, to już wtedy moje życie prywatne zaczęło się sypać, relacje. Ja pamiętam, że mnie tak bardzo mocno wciągnęło, że całkowicie zaczęłam odizolowywać rodzinę od siebie. Bo ja mówię, oni mnie nie rozumieją, oni w ogóle nie wiedzą, o co mi chodzi. Jak ja im zacznę tutaj tłumaczyć, to oni mnie znegują. Ja w ogóle, nie ma sensu, żebym ja nadal tam z nimi tak dużo rozmawiała, bo ja podnoszę tą świadomość i oni tego nie robią, to ja już nie powinnam tak też w ogóle przebywać z nimi. I ja zaczęłam coraz bardziej. I jeszcze bardziej. Wiadomo, no były osoby też, które z bliskiego otoczenia zaczęły zauważyć tą zmianę we mnie, bo ja nagle z normalnej takiej kobiety, tak chodzącej, pracującej, ja nagle zaczęłam tutaj się otwierać na jakieś cuda, nie wiadomo co ona robi, cały czas siedzi w tych książkach, cały czas jak nie medytuje, to trenuje te uzdrawiania w ogóle. To było też takie dziwne dla otoczenia, tak, że ja zaczęłam się tak mocno zmieniać. I mówię, i przyszedł ten kurs Tarota. Ja pojechałam, pamiętam, do innego miasta, do tej pani. I tam na tym kursie
ona mi przedstawiła medytację. I ta medytacja była takim punktem kulminacyjnym i bardzo mocnym, który otworzył mnie już w pełni na to, żebym ja sama świadomie pozwalała wchodzić w siebie demonom i pracować przeze mnie. I już wam mówię, na czym ta medytacja polegała. Ona właśnie miała ona miała mnie uziemić po pierwsze, po drugie miała mnie połączyć z tą siłą wyższą, tak? Czyli wiemy z jaką siłą. I ja miałam się połączyć z moją wyższą świadomością, która to po połączeniu schodzi i wchodzi we mnie i przeze mnie pracuje. Tak? No i zaczęła pracować. I zaczęła bardzo pracować. Bo po tym, ja pamiętam, godzinami potrafiłam siedzieć w pokoju sama i wtedy zaczęłam kupować karty. Po tym kursie. Pierwsze karty Tarota, potem dodatkowe karty i tak się zaczęło z tymi kartami. I tak mi prowadził zły. Bo tutaj może zaznaczę, że jak on wejdzie, jak ja już go wpuściłam, przez małą furteczkę, to on się rozgościł i zaczął się rozgaszczać w każdej sferze mojego życia. A ja mu łaskawie dawałam pozwolenie na to. Bo ja myślałam, że robię dobrze, tak? Ja myślałam, że ja to robię dla siebie, że ja pomogę innym, że jak ja się uleczę, bo przecież też miałam traumy z dzieciństwa, kto też nie miał traum, kto też nie przeżył różnych rzeczy. Ja mówię, to ja wtedy będę mogła pomóc. A jaka to jest pomoc? Przecież będąc taką białą wróżką, to ja będę im doradzać, to ja będę przecież dobre rzeczy robić dla nich, tak? Tak uważałam. Byłam przekonana, że będę robiła dobre rzeczy. No i tak byłam zwodzona. Byłam zwodzona tak przez dłuższy czas i mówię, praktykowałam na sobie, po czym przychodzi rok 2020 i z tego mojego praktykowania na sobie i na znajomych przychodzi Załóż kanał. I wtedy powstał kanał na YouTubie. Pierwsza nazwa kanału to była Agata Between Earth and Heaven. Potem zmieniałam nazwę na Tarot z duszą i chyba ostatnia nazwa była Droga do siebie. I w konsekwencji ten kanał też był usunięty, ale to po kolei. Więc ten kanał powstał. I tak jak mówię, jak ja się uczyłam rzeczy, to potem zaczęłam sama być nauczycielką. Czyli ja wchodziłam na to już systematycznie, tam miałam powiedziane, bo to też było w przekazach, że ja mam siadać, ja mam robić te czytania z kart. Oczywiście Google zrobi wszystko, żebyś ty miał publiczność, żebyś ty miał ludzi, którzy do ciebie przyjdą. Także on już tam rączki po prostu zacierał. Jemu było bardzo, bardzo to na rękę, że ja jestem taka otwarta na to. No i miałam ten kanał. I niby wszystko dobrze szło na tym kanale, ja tam sobie te filmiki robiłam, ale ja nie do końca słuchałam też. I w międzyczasie miałam też dużo przeprowadzek, bo tak jak mówię, ja zaczęłam to robić, ale moje życie zaczęło się psuć. Więc ja się odparłam na jedno i on rzekomo coś mi dawał, tak naprawdę to on karmił moje ego. Ja byłam niezauważona, taka niedopieszczona, niedokochana, niewidziana, sama siebie nie widziałam. Miałam niskie poczucie własnej wartości i on się tym żywił. Bo jemu chodziło o to, żeby ci ludzie przyszli, żeby oni mnie jakoś wsparli. Później jak ci ludzie zaczęli przychodzić, to wiadomo, że oni ci mówią, ojej, jak tobie to przejdzie, a im więcej oni mi mówili, to ja też więcej tej mocy po czasie dostawałam. I te przekazy rzeczywiście naprawdę były bardzo, bardzo trafne. I ja może tutaj od razu powiem, na jakiej zasadzie to działa. Bo jeżeli wy idziecie i jeżeli mieliście taką styczność, czy osoby, które będą odsłuchiwały tego live'a, jeżeli macie styczność właśnie z wróżkami, to jest połączenie demoniczne i te demony, z którymi ja się komunikowałam,
one łączą się z demonami, które wy macie, które mogą być już też w waszym rodzie pokoleniowo. I one was znają, one was obserwują i one wiedzą, co wy potrzebujecie usłyszeć. I to jest ważne, co było powiedziane, bo one dokładnie wiedzą, za co kogokolwiek zahaczyć. Co będzie przynętą, żeby wejść, zanurzyć palec, a potem zostać pochłoniętym. Bo to nie zacznie się od jednego filmiku, tak jak ja, od wróżki, od czasopisma, a potem będziecie pociągnięci dalej, jak tylko się dacie. I tak to się zaczyna. Te przekazy nie są prawdziwe, one sprawiają iluzję, że dają wam coś. I może rzeczywiście na jakiś moment mogą wam dać pokrzepienie jakieś, chwilę ulgi może, ale to nie jest od Boga. Nigdy nie było, nigdy nie będzie od Boga. I to jest po prostu przekaz, który jest dawany po to, żeby was zwieść. Dokładnie. Żeby człowiek chciał więcej, coraz bardziej się temu oddawał i coraz bardziej wchodził pod wpływ tej sfery demonicznej, duchowej. Tak. Na tej zasadzie to działa i właśnie nie wiem, czy masz jakieś pytanie, bo ja tak bym mogła mówić, a chciałabym, żebyś mógł zadać, jeśli jakieś konkretne pytanie tutaj masz do tego. Wiesz co, no bo doszliśmy do momentu, w którym w 2020 roku zaczęłaś nagrywać na YouTubie właśnie rzeczy o okultyzmie, o tarocie i tak dalej i regularnie też już stawiałaś taroty. Tak. Okej, okay. I jak ci to wychodziło? W sensie ludzie mówili, że tak, to ma sens i tak dalej. Oczywiście oni przychodzili i wiadomo, jak ja miałam do perfekcji tą medytację opanowaną, ja przed każdym filmikiem wchodziłam w tą medytację, więc to nie byłam ja. Od razu zaznaczę, że ja jako pozwalałam wejść w siebie demonowi, który pracował przeze mnie. Czyli coś w formie transu. Tak. Ja powiem tak, jak ja robiłam te czytania, to było takie uczucie właśnie, wielokrotnie się spotkałam już po czasie z takim stwierdzeniem właśnie, wiele gwiazd też takich na estradzie mówi amerykańskich, że one czują taką moc nagle, że one są takie jakby wywyższone, że one nagle mają taką moc, że one wiedzą więcej, mogą robić więcej i ja to fizycznie czułam, że po prostu tak się zaczyna dziać, że kurczę, mówię, ale skąd to się bierze? Bo ja wiedziałam, że to, że, znaczy się później to do mnie dotarło, że ja sobie sama zapraszam, tak? Tak, ale mówię, jak między innymi mówiła, tak, że ma to swoje alter ego, właśnie która się nazywa Sasha Fierce. I tak, przejmuje tak, nad nią kontrolę, jak ona zaczyna występować na scenie. Właśnie o niej pomyślałam. Dokładnie o niej. I ja mówię, kurczę, to jest identycznie po czasie już. I tak to, i mówię, i one przeze mnie pracowały, więc tak naprawdę cokolwiek miało być powiedziane do osoby, która przychodziła, było powiedziane. I to było naprawdę trafne. Bo one wiedziały różne rzeczy na temat rodziny, na temat ogólnie sytuacji, w której dana osoba jest, one wiedziały. Oczywiście, że wiedziały. One wiedziały na tyle, żeby ta osoba była schwycona. I ja teraz może dodam, bo tam jeszcze była jedna rzecz, którą ja stosowałam i też weszłam w to w tym New Age, to było Kroniki Akaszy. I te Kroniki Akaszy to jest taka księga, rzekoma księga przeszłych wcieleń. I jak tam wchodzisz, tam się wchodzi modlitwą w ogóle, to też zapraszasz sobie różne inne demony. Oczywiście tam jest mowa o mistrzach i nauczycielach, że ty się łączysz z mistrzami i nauczycielami. Jednym z tych mistrzów w ogóle był Jezus, tam podany. Więc ty się z nimi łączysz i oni mówią przez ciebie. I tam też oczywiście bardzo trafne przekazy z tego były. I teraz poczekam na pytania. Wiesz co, no bo jesteśmy w momencie, w którym teraz jesteś w Kronikach Akaszy, ja sobie troszeczkę o tym czytałem, czyli wchodzisz coraz głębiej.
Bo z pytaniami na razie poczekamy jeszcze do końca. Wchodzisz coraz głębiej właśnie w okultyzm, wróżysz, masz tego efekty, ale twoje życie fizyczne zaczyna się coraz bardziej rozsypywać. Tak, tak. Ja zaczęłam się coraz gorzej czuć, bo po tych czytaniach ja się zastanawiałam, dlaczego ja się czuję źle. Bo wiesz, jak one wstępowały, to się czułam dobrze. Było to doładowanie energii. Wiesz, zupełnie inaczej się czułam niż normalnie, bo nie byłam sobą. Tak, tak. Więc jak one wychodziły, to nagle ja tak, jakby to nazwać, ja tak oklapłam po prostu, bo nie dość, że zabrały moją energię, bo o to im chodziło, to przyciągnęły też kogoś do siebie, na czym najbardziej im zależy, bo może powiedzmy to głośno i wyraźnie, im nigdy na was nie zależało, demonom, i nigdy nie będzie. Antychryst jest tutaj po to, żeby steal, kill i destroy. Dokładnie. Więc jeżeli pozwolicie wejść, to on zrobi wszystko, żeby jemu się to udało. W jakikolwiek sposób, cokolwiek może zrobić, jakakolwiek sfera waszego życia jest otwarta, to on sobie tam po prostu wejdzie, on będzie drążył, dopóki nie weźmie tego, co chce. Więc ja byłam tak naprawdę taką pacynką, którą on kierował. I on robił po prostu, co chciał, bo ja mu dawałam na to pozwolenie. I oczywiście ludzie, którzy to robią, nie wiedzą tego. Nie wiedzą tego. Ja bardzo, bardzo wiele też płakałam przez to, że nie mogę tego powiedzieć, że nie mogę powiedzieć, jak to jest naprawdę, jak przyszedł Jezus, że to nie jest to. Że to nie jest to, że tak nie powinno być. I właśnie i tu jest to ten moment prawdy, bo ja zaczęłam szukać w końcu prawdy. A jak to się stało? Co cię poprowadziło do tego, że stwierdziłaś, że coś jest nie tak? Tak jak powiedziałam, ja zaczęłam się czuć coraz gorzej i po tych wszystkich przekazach, bo wiesz, ja dostawałam, ja miałam klientów, ja zarabiałam, ale nie zarabiałam też na tyle, żeby nie wiadomo co, dlatego że ja nie wykonywałam wszystkiego, co miałam. To znaczy, ja nie byłam taka usłużna, więc jak nie byłam taka usłużna, to zaraz coś mi się nie powodziło. Czyli ja miałam ataki wszędzie. Miałam ataki na zdrowie, ataki na finanse, ataki na relacje. Mm-hmm. I to się czyli tak rozwija. Warto, ja przepraszam, że ci przerwę, ale warto tutaj właśnie wtrącić, że demony tak działają, że one chcą przejąć całkowitą kontrolę nad człowiekiem. I one, jak na pewnym etapie przestajesz im być posłuszna, to po prostu zaczynają ci robić przeszkody i tak dalej. Zaczynają ci mącić w życiu. I tak. Kiedy człowiek wtedy się chce wycofać, to bardzo często wtedy są bardzo duże ataki na niego. Żeby taki człowiek przestał szukać prawdy, żeby przestał po prostu dążyć do tego, żeby się z tego uwolnić i żeby znowu zaczął wykonywać ich wolę. Bo jakby celem duchów demonicznych jest to, żeby całkowicie zniewolić człowieka w każdej sferze, tak żeby człowiek był całkowicie poddany. I najlepiej uśpić go jeszcze na maksa. Na maksa, tak żeby w ogóle nie wiedział, że on jest na usługach po prostu duchów demonicznych. Więc one, jeśli chcą, to potrafią się świetnie ukrywać i świetnie maskować. Mhm. I człowiek nawet nie wie, że jest na ich usługach. Tak niektórzy piszą, że ja jestem wróżką 30 lat i nic mi tam nie dolega i tak dalej. Tak, bo wykonujesz wszystko posłusznie, czego demony chcą. Ale spróbuj się temu sprzeciwić, a zobaczysz, co się będzie działo. I tutaj właśnie będę kontynuować. Dziękuję, że to powiedziałeś, bo to było bardzo ważne. I właśnie ja przestałam wykonywać te rozkazy. Na moje nieszczęście, szczęście przestałam. I zaczęło się to w 2021 roku, gdzie ja zaczęłam pierwszy raz mówić. I ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, do kogo mówię, ale zaczęłam prosić o prawdę. Pierwszą prawdę, którą chciałam, to chciałam na temat relacji. Czyli zaczęta mi była pokazywana prawda na temat relacji. I takie poczucie, bo ja wam tutaj powiem od razu, między 2021 a 2023 było to odłączanie mnie z
całkowite od ludzi, od tych czytań, od wszystkiego, co robiłam. I to stało się, zaczęło się to w momencie, w którym po prostu zaczęłaś prosić o prawdę. Tak. O objawienie ci prawdy. Tak, tak, tylko pierwsza prawda była na temat osób i ja jeszcze nie wiedziałam wtedy, do kogo mówię. Bo ja wtedy jeszcze wierzyłam w wszechświat, ja pamiętam modlitwy, jak robiłam to, robiłam modlitwy do aniołów, bo też się modliłam w tym New Age. Pamiętam, że wtedy zupełnie inaczej na to patrzyłam, ale prawda była mi objawiana, czyli jeżeli była mi prawda objawiana, to ja się odsuwałam, ja się odsuwałam. To był też taki etap, w którym ja przeprowadziłam się z Polski z powrotem do UK. I to był bardzo mocny czas, ten 2021 rok, to były wakacje, bo wtedy zaczęły się te ataki. Ja już wtedy tak mocno nie byłam na kanale i wtedy zaczęły się ataki. Ja też tobie to opowiadałam, jak mieliśmy rozmowę na temat tego, że ja zaczęłam widzieć martwe zwierzęta i coś już mi zaczynało bardzo być nie halo. Tak, ja się zastanawiałam, dlaczego ja coraz gorzej się czuję, dlaczego ja widziałaś na ogrodzie, jak wychodziłam do parku, ja widziałam po prostu martwe zwierzęta. Mhm. I atmosfera wkoło mnie była, ja to zaczęłam odczuwać tak, jakby taką chęć zemsty i oczywiście ludzie, przez których byłam atakowana, oni nie mieli świadomości, że to robią, że cokolwiek robią. Więc nawet gdybym im to powiedziała, to by tego nie wiedzieli, bo ja w sferze duchowej byłam i ja to czułam, ale oni o tym nie wiedzieli. Nie byłabym im w stanie nawet tego wytłumaczyć, ale ja w tym byłam. I tutaj ten 2021 rok i ja potem nadal robiłam te filmiki, czyli przestawałam, ale potem znowu wchodziłam. I to tak trwało do roku i pół czasu jeszcze. Ale prawda była mi już pokazywana na temat tych ludzi. To była pierwsza prawda, więc ja się zaczęłam odsuwać. I to byli ludzie, którzy wciągali cię po prostu we wróżby, wciągali cię w okultyzm, wciągali cię ogólnie w sferę całą New Age. Którzy cię w to tak, to byli tak ludzie z New Age. Teraz zaznaczę od razu, wszystkie osoby, które poznałam, były cudownymi ludźmi. I ja nie mogę powiedzieć, że to byli źli ludzie. I nigdy nie powiem, że były takie osoby, które chciały mnie ranić, czy w jakikolwiek sposób chciały mnie skrzywdzić stamtąd. One po prostu nie były świadome, że same są tak naprawdę zawładnięte i że same po prostu się poddały czemuś nieprawdziwemu, tak? Czyli że nie do tej bramki celują, do której powinny. I ja byłam już pomału właśnie od tego odizolowywana. I to trwało jakiś czas i ja pamiętam, że mówię, ja się coraz gorzej czułam. Aż w końcu miałam takie sytuacje, rok 2022 tutaj wejdę, bo to był pierwszy moment taki przełomowy, w którym ja w tym momencie już wołam Boga. Bo już były takie ze mną stany fizyczne, ja po prostu, teraz też może dodam to do tego przebudzenia i do tego otwierania siebie na wyższe stany świadomości i tam jest w New Age tak, że kiedy to się dzieje, to też jest w opisach, że dużo przechodzi ciało fizyczne, czyli możesz mieć różne bóle, bóle serca, bóle głowy, bóle kości. Ja miałam potężne bóle. Ja po prostu leżałam w łóżku i wyłam. To już nie były takie sobie bóle, że ja sobie po prostu leżę, a tam troszkę coś mnie boli. To były potężne bóle. I pamiętam, to były wakacje 2022 roku, gdzie przyszedł ten ból, przyszedł też żar. Ja byłam cała rozpalona. To też jest jeden z ataków, które stosują demony. Myślę, że będzie warto też dodać kilka takich, które ja przeżywałam, może dawam to coś też do zrozumienia, może ktoś przeżywał coś takiego i może myśli, że to jest związane właśnie z tym podnoszeniem świadomości, a nie jest, bo to są po prostu ataki demoniczne. Więc te demony były już wszędzie. Ja mówię, ja miałam mnóstwo książek, wszystkiego, kamieni, książek, wszystkiego. I ten 2022 rok leży w łóżku, lipiec.
i mówię: Boże, proszę Cię, pokaż mi prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Do Boga. Już wtedy bezpośrednio do Boga się zgłosiłam. I to by był taki najważniejszy moment, który ja się cieszę, że ja to zrobiłam i już wtedy byłam prowadzona, zaraz też do tego nawiążę, bo już wtedy był Jezus i On tym kierował od tego 2021 roku, co pokazał mi. Już wtedy byłam kierowana, żeby całkowicie to zakończyć. Żeby od wszystkiego się odizolować. Żeby wszystkie relacje pozakańczać. I tak to trwało. Było też tak, że ja w tym momencie byłam kierowana przez drugą stronę, bo też tak jak tobie mówiłam w rozmowie, to były lata, gdzie ja byłam między jedną a drugą stronę. To była walka o moją duszę. I ja to fizycznie naprawdę bardzo mocno czułam. Jeden chciał, żebym zrobiła kurs. Ja kurs zrobiłam, kurs w ogóle nie poszedł, tylko że ten kurs był psychologiczny. I tym kursem miałam właśnie zwabić ludzi i tam były takie praktyki, które w New Age są stosowane, które też miały znowu większą ilość osób zagarnąć. Ale to nie poszło już, to było zastopowane. I to było zastopowane. Wiesz co, ja tylko wspomnę właśnie a propos tych bólów, które miałaś, bo to jest bardzo częste zjawisko, którego doświadczają osoby wychodzące właśnie z New Age i wychodzące z okultyzmu. Taki pewien bardzo znany były okultysta polski, Leszek Korzeniecki, on nawet prowadził taką stronę. Ona po prostu się nazywa leszekkorzeniecki.pl. Ona do tej pory istnieje pod tą domeną, można tam znaleźć informacje na temat okultyzmu, bo ktoś później mu tą stronę zhakował i on już nigdy nie mógł jej usunąć. On, kiedy próbował wyjść właśnie z okultyzmu, w którym siedział naprawdę bardzo głęboko, zaczął mieć tak okropne bóle i stany takiej psychozy, że budził się na przykład w nocy i widział odciętą głowę, która leży mu po prostu przed nim na jego piersi. Albo na przykład był zabierany gdzieś w duchu do jakiejś innej rzeczywistości i był dosłownie torturowany. I on nie wiedział, jak w ogóle sobie z tym poradzić, aż do momentu, dopóki jedna kobieta nie przyniosła mu Nowego Testamentu. Ale to już jest inna całkowicie historia. Nie będę tutaj teraz tego opowiadał. On później został uwolniony, ci opowiada to i też służy Bogu. Ale jemu też towarzyszył ogromny ból całego ciała. I to do tego stopnia, że on mówił, że nie było miejsca w jego ciele, które by go nie bolało, kiedy zaczął próbować uwolnić się właśnie od tego ducha, który przedstawił się zresztą też imieniem Prometeusz, on mu się przedstawił, on mu towarzyszył, on mu wszystko podpowiadał, te przekazy mu dawał i tak dalej, i tak dalej. Więc to był po prostu konkretny demon, który stał za tym, który mu mówił, co ma robić, który mu dawał te przekazy i tak dalej. I widzisz, tak samo było w tym przypadku, kiedy zaczęłaś się uwalniać właśnie od tego demona. Tak, u mnie były właśnie takie sytuacje, że to były, wiesz, nękania były i w dzień, i w nocy, więc w dzień były w różnych sytuacjach. To było tak, że ja naprawdę zaczęłam już mieć ataki, takie lęku, naprawdę paniki. Pamiętam, że ja się po prostu częsłam, jak miałam iść rozmawiać z ludźmi, do takiego stanu dochodziło. W nocy bywało tak, że ja po prostu nie mogłam spać, bo cały czas coś się działo. Jak nie słyszałam kroków, to coś po prostu czułam, obecność. Jak nie miałam koszmarów, naprawdę wiele rzeczy się działo, które nie powinny mieć miejsca, tak? Rzekomo ja się rozwijam, ja niby dążę do podnoszenia tej świadomości, ja powinnam tutaj tryskać życiem i czuć się dobrze, tak? Wcale tak nie było. Ja się czułam coraz gorzej i to się, mówię, zaczęło 2021, 2022 rok to był praktycznie cały rok taki. To była już później też depresja, to były naprawdę ciężkie stany, gdzie ja myślałam, że ja sobie nie dam rady. Po prostu. Dlatego też było to wołanie do Boga. Proszę Cię, pomóż mi. Pokaż mi całą prawdę i tylko prawdę, bo ja już nie wiedziałam, co mam zrobić. Ja naprawdę, to były takie stany wierzy, że ja po prostu siedziałam i się zastanawiałam, jaki to wszystko ma sens. Przecież ja nie robiłam tego, żeby zaszkadzać ani sobie, ani nikomu. Więc nie wiedziałam, że aż taki mocny wpływ to ma, mimo tego, że w New Age też byłam uczona o demonach
I teraz tak. Od razu nawiążę do tego. Byłam uczona o demonach i o zwalczaniu demonów, tylko że w New Age zwalczanie demonów wygląda na podstawie ty sobie weź, oczyść sobie pomieszczenie z szałwią albo Palo Santo i rzekomo ty będziesz uwolniony. Nie. Sprawdźcie albo w ogóle nie sprawdzajcie, nie sprawdzajcie. Bo jak to zrobicie, to sobie zaprosicie jeszcze więcej. Bo to one tego jest w ogóle nieskuteczne, więc ja się próbowałam ratować metodami zupełnie nieskutecznymi. Zupełnie. Miałam też jakieś odcinania, nieodcinania, uwalniania. To w ogóle nie działało. I ten lipiec był bardzo takim przełomowym momentem. I od tego lipca już zaczynało się totalne zakańczanie, tak? Więc do marca 2023 roku było odciągnięcie, uwolnienie, całkowite nieodseparowanie od ludzi. I Jezus już wtedy był. On mi pokazał właśnie, że on już wtedy był od tego 2021 roku. Ale dojdę do momentu, w którym... Czy masz jakieś pytanie jeszcze na temat New Age, czy coś jeszcze chcielibyśmy dodać, bo ja bym przeszła do momentu poznania Jezusa, jak On się objawił. Wiesz co, myślę, że na koniec jeszcze damy sobie tutaj przestrzeń na odpowiadanie na pytania. Natomiast zwołałaś do Boga o prawdę i chciałbym tutaj parę słów powiedzieć właśnie na ten temat, dlatego że Jezus powiedział, że kiedy przyjdzie Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę i tym Duchem Prawdy jest tylko i wyłącznie Duch Święty. I On zawsze prowadzi w kierunku osoby Jezusa Chrystusa, zawsze prowadzi człowieka do poznania żywego Jezusa Chrystusa, tego kim On jest. I dokładnie taką samą modlitwą modliła się siostra Dagmara, która była tutaj na live 2 miesiące temu, która też była w New Age'u. Wylądowała w psychiatryku, doprowadziło do tego, że wylądowała w psychiatryku i pomodliła, zaczęła się modlić, mówiąc: Boże, pokaż mi prawdę. Mhm. I Bóg zaczął po prostu odcinać wszystkie kłamstwa wszystkich ludzi i zaczął je pokazywać po prostu, że tylko Jezus Chrystus jest prawdą. Także to jest coś, co działa. Pomodliła się i zaczęło się dziać. Dokładnie tak. Jego wejście, tak na dobrą sprawę, ja tutaj sobie spojrzę, bo tutaj kilka było komentarzy. Nie czytam już z kart, dawno tego nie robię i robić już nigdy nie będę. Takie padło pytanie. Jeżeli chodzi o problemy psychologiczne, to kochani, ja siedziałam w psychologii też 4 lata, więc ja przerabiałam swoje problemy psychiczne i wewnętrzne. To też była taka droga i dzięki, że sobie też mogłam, byłam w stanie troszkę rzeczy tam rozjaśnić dla siebie, więc te rzeczy, które się ze mną działy, jeżeli takie pytania są, to były stricte duchowe. To nie były rzeczy, które się działy ze mną psychicznie, bo ja psychicznie byłam okej. Ja nawet poszłam specjalnie do psychologa, ale ja nie miałam jej co powiedzieć, bo ja robiłam wszystko, co... Ona nawet nie miała mi czego dać, dlatego że ja stosowałam wszystkie możliwe metody, które mogłyby mi pomóc też, więc ja wiedziałam, że to się nie dzieje z moją psychiką, tylko że to jest po prostu w sferze ducha, tak? Walka o mnie. Więc tutaj tylko rozwiązuję pytania niektórych, które padły. Jeżeli macie jakieś pytania na temat właśnie jeszcze New Age, to poproszę, żebyście zadali. Jest pytanie, czy jak się nawróciłaś, to czy spaliłaś, wyrzuciłaś wszystkie karty i czasopisma? Tak, 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 oczywiście, że tak. To byłam od razu poprowadzona do tego, wszystko znikło. Okej, okay, to kontynuuj, a później zostawimy sobie jeszcze przestrzeń na pytania. Dobrze. Kontynuuj, jak to się stało, że Bóg zaczął ci pokazywać prawdę, bo wielu na to czeka, jak tak. To się stało, że poznałaś Jezusa i ja tylko chciałbym uprzedzić tu z góry, my nie jesteśmy katolikami, bo się pojawiają tutaj pytania i tak dalej. My nie mówimy tutaj o przejściu do kościoła rzymskokatolickiego, więc zachęcam proszę tylko do uważnego słuchania. Kontynuuj. Jeżeli chodzi o Jezusa, Pana naszego kochanego, chwała Panu, amen. Bo o Niego tutaj chodzi, to kochani, przyszedł wrzesień 2023 roku, siedzi sobie Agata na kanapie,
Agata nie ma znajomych, nie ma pracy, wszystko zostawiła. Została mi tylko jedna przyjaciółka, ale przyjaciółka była za granicą, więc nie miałam jej tak bezpośrednio przy sobie, tak? Czyli zostałam sama. Z dzieckiem, przepraszam. No i siedzę sobie i się zastanawiam. I pamiętam, że to był taki okres, gdzie rzeczywiście czułam smutek, czułam samotność, czułam tak, wiedziałam, że coś się zmienia. Od tego 2021 roku miałam takie poczucie, że coś się kończy i to już nigdy nie wróci. Ale ja nie wiedziałam, czym to będzie. Ja czułam prowadzenie, ale nie wiedziałam po pierwsze, kto mnie prowadzi, dlaczego mnie prowadzi, co będzie dalej, co się dzieje. Ja tak po prostu po omacku szłam. 2023 rok, wrzesień. Siedzę na kanapie. Płakałam, pamiętam wtedy, bo wiedziałam, że te znajomości odpadły, one nigdy do mnie nie wrócą. Ja muszę je zostawić. I przychodzi obecność Jezusa Chrystusa. W chwili, kiedy byłam naprawdę tak bardzo podminowana, byłam smutna, płakałam. Przychodzi On. Przychodzi On, jest Jego obecność, pojawia mi się, to była taka sytuacja, już to Wam opisuję fizycznie, jak to się działo. Ja miałam telefon w ręce i nagle ogarnęła mnie taka po prostu Boża obecność, spokój, a ja się cała często aż nie umiem tego słowami opisać, jak ja się wtedy poczułam. Ja po raz pierwszy od tych, jak się popłaczę, to się popłaczę, słuchajcie, po raz pierwszy od tych kilku lat, kiedy ja tak mocno szukałam czegoś, jakiegoś uzdrowienia, jakiejś pomocy, jakiegoś takiego lżejszego życia, tak? Po raz pierwszy to poczułam bez niczego. On po prostu przyszedł i On mi to dał. Spokój. Ja takiego spokoju w życiu nie czułam. W życiu. Nigdy. I jak On się pojawił, to ja trzymałam w ręku telefon, i ja widziałam Jego zdjęcia. Normalnie zaczęły mi się wyświetlać zdjęcia Jezusa. Ja byłam w szoku, bo ja po prostu, ja czułam obecność, ja wiedziałam, czułam, że to On mi się objawia, ale to było całkowicie dla mnie nierealne. Więc On w ogóle wtedy już od tego momentu, to było też tak, że On mnie zaczął przekonywać do siebie i pokazywać, że On mnie kocha. Dlatego, że ja po tym całym zostawieniu wszystkiego, ja nie wiedziałam, w co ja mam w końcu wierzyć. Bo tak jak mówię, ja nie wiedziałam, za kim ja idę, po co ja idę i jak to się zadzieje w moim życiu. I On zaczął mi właśnie wypełniać tym pierwsze, co przyszło, to Izajasza 41:10, nie bój się, bo ja jestem z Tobą. To było pierwsze, co przyszło. Te słowa, żebym się nie bała, po prostu, że On jest, że On się mną opiekuje, że On mnie kocha, że ja jestem Jego córką, że ja należę do Niego. On mi to wszystko zaczął objawiać. Wiecie, to było tak, że w jednym momencie z rozpaczy, ze smutku, to wszystko odeszło w ogóle. To wszystko odeszło, to zniknęło. Ja poczułam spokój, ten Boży spokój i Bożą obecność, tą Jego obecność. Jak On wstąpił, to ta obecność trwała ze mną przez kilka dni i On był, i On mnie prowadził. Tutaj może wejdę od razu w to, bo ja oczywiście nie czytałam Biblii, nie wiedziałam o Jezusie, ja nic nie wiedziałam, a jak On mi się objawił, to On zaczął mi przedstawiać teraz, że teraz mam zacząć wyznawać moje grzechy. I to przychodziło wiedza, tak? Że mam zacząć to robić, więc ja to zaczęłam robić, zaczęłam wyznawać grzechy. Po wyznawaniu grzechów, bo to było przez kilka godzin, On napełnił mnie Duchem Świętym. I On mówi do wszystkiego, co On mnie tak kierował, bo ja byłam po prostu zielona. Ja niczego normalnie, jakbym ja Biblii nie czytałam, ja nic nie wiedziałam. On sam mnie krok po kroku prowadził. Co, jak mam zrobić, żeby było tak, jak powinno być. I potem On mi zaczął przedstawiać swoją historię. Jak już mnie wypełnił Duchem Świętym, mówię, to był taki w ogóle magiczny czas, to ja poczułam taką ogromną chęć poznania Jego.
To było silniejsze ode mnie. To było całkowicie mną zawładnęło. I tylko ja dopowiem, przepraszam, tylko wtrącę, bo się pytają ludzie na czacie, skąd wiadomo, że to był Jezus, czy Duch Święty. Słowo Boże mówi, Biblia mówi, że kiedy przyjdzie Duch Święty, przekona świat o sprawiedliwości, o grzechu i o przyszłym sądzie. I jedynym duchem, który prowadzi człowieka do pokuty i odwrócenia się właśnie od na przykład okultyzmu i innych uczynków ciemności, jest Duch Święty. Żaden inny duch nie poprowadzi człowieka do zmiany życia i do pokuty z wyjątkiem Ducha Świętego. Stąd mamy pewność, że to był właśnie Jezus i stąd również mamy pewność, że On zaczął cię prowadzić do poznania Jego osoby. Tak, tak. On mnie zaczął po prostu tak za rękę prowadzić. Pierwsze to było, że tak jak mówię, On musiał mnie przekonać do siebie. Czyli On mi pokazywał poprzez Słowo, że On mnie kocha. Wyświetlały mi się wersy, bo jeszcze wtedy Biblii nie miałam. Biblia przyjechała do mnie w późniejszym czasie. On mi pokazywał przez wersy, które mi się wyświetlały też w telefonie, że On mnie kocha, że to jest w ogóle On. I zabrał mnie do filmu, to był film w języku angielskim, cała właśnie Jego historia. Czyli jak on się pojawił, jak zaczął głosić Ewangelię i jak został ukrzyżowany. Pojawiły się też filmiki, ja zadawałam, oczywiście zaczęłam zadawać pytania i przez to prowadzenie jego byłam prowadzona też do filmików na YouTubie różnych. I pierwsze filmiki, pamiętam, na które trafiłam, to były filmiki odnośnie w ogóle tego, co mi się przydarzyło, tak? Bo ja nie wiedziałam, że ja nagle, że zostałam nawrócona. Ja tego nie wiedziałam, nie umiałam tego sobie nazwać. Ja po prostu wiedziałam, że stało się coś bardzo ważnego, bardzo wielkiego, całkowita zmiana, ale ja nie wiedziałam, czym to jest. Więc on mnie naprowadzał. Pierwsze filmiki, na które trafiłam, to słuchajcie, Doreen Virtue, czyli ta, której miałam karty, których używałam, ja na nią trafiłam. Ona bodajże w 2000, nie chcę skłamać, 2017, ale nie jestem pewna, się nawróciła. O, czyli autorka kart okultystycznych, trafiłaś na jej historię tego, jak się nawróciła do Jezusa. Super. Tak, drugą osobą był Steven Bancarz, on się nazywa. Tak, to jego znam. On też wiele lat był w New Age i też właśnie jego historia jest też bardzo ciekawa, to na niego też trafiłam. I to było takie kierowanie mnie w stronę, żebym ja zrozumiała w ogóle, co się ze mną zadziało. Kolejnym filmikiem był filmik Polki, ale teraz nie pamiętam już nazwiska tej pani. I pod tym filmikiem były kursy na temat Boga i ja weszłam, szukając Boga, i ja weszłam na ten kurs. I z tych kursów poznałam taką cudowną siostrę w Chrystusie, Kasię, jeśli jesteś Kasiu, to ja cię serdecznie pozdrawiam. Naprawdę cudowna, cudowna istota, dzięki niej poznałam też ciebie. Bo tak zostaliśmy właśnie prowadzone, że miałyśmy też rozmowę i w tym samym momencie powiedziałyśmy o tobie. I tak to prowadzenie wygląda. I teraz jeżeli chodzi, i czy masz jakieś pytania odnośnie tego, co teraz powiedziałam? Bo ja mogę pędzić. Wiesz co, jesteśmy w momencie, w którym zaczęłaś być prowadzona do właśnie świadectw wyjścia ludzi z okultyzmu, bo najczęściej Bóg tak prowadzi, żeby pokazać ci właśnie, co się stało w twoim życiu. I stawia na twojej drodze ludzi, którzy przeszli przez podobne doświadczenia, żeby pokazać ci, o, to jest to, właśnie przez to przechodzisz, właśnie to ci się przydarzyło. I to jest naprawdę fantastyczne, bo Bóg nie pozostawia nas w jakiejś takiej niewiedzy, tylko wyjaśnia nam to, co się dzieje w naszym życiu. I kiedy ty tak właśnie tam zawołałaś do Jezusa, to bo wcześniej miałaś depresję, miałaś stany jakieś tam lękowe i tak dalej, byłaś w tym całym bólu. Przyszła też wolność, całkowita wolność od tego. Tak. I ta wolność się utrzymuje aż do dzisiaj, rozumiem. Tak. Mhm. Jak widać na załączonym obrazku.
Jezus jest królem, tak, chwała Panu. Aleluja. Czyli wszystkie chodziłaś do psychologów, nikt tak naprawdę nie mógł ci pomóc. Nie, my tutaj nie negujemy w ogóle działalności psychologów. Absolutnie. Ty, ty jakby próbowałaś, ty miałaś problem czysto duchowy i trzeba to od siebie oddzielić po prostu. Są problemy psychologiczne i są też problemy duchowe. Miałaś problem natury duchowej i trzeba było rozwiązać go w sposób duchowy. Właśnie musiał zaingerować Jezus Chrystus do twojego życia i sam osobiście ci się objawił. Czyli nie było nikogo, kto ci głosił, nie było nikogo, kto cię nakierował, była tylko szczera modlitwa z serca o prawdę. A Jezus przedstawił się jako droga, jako prawda i jako życie. Tak, dał dokładnie. Ci życie, same pokazał ci drogę i pokazał ci prawdę. Tak. Amen. Dziękuję ci, Panie, za to. Amen. I powiedz mi, Agatko, chwała Bogu, oczywiście bardzo się cieszę z tego, co Bóg wielkie rzeczy uczynił w twoim życiu. Ja wspomniałem o filmie zapowiadającym tego live'a właśnie, że są dwa źródła rzeczy ponadnaturalnych i życie z Bogiem też może być pełne ponadnaturalnych rzeczy i jest dar jasnowidzenia, przepowiadania przyszłości z tarota, który pochodzi po prostu ze źródeł demonicznych. Ale Biblia mówi nam o tym też, że w księdze Amosa, że Bóg niczego nie czyni, dopóki nie objawi tego najpierw swoim sługom, prorokom. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 14 wersecie, 14 rozdziale, pierwszym wersecie pisze, żebyśmy zabiegali o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Prorokowanie jest darem, dzięki któremu możemy też mieć ponadnaturalny wgląd w życie drugiego człowieka i jest to autentyk, bo diabeł, on tylko i wyłącznie podrabia dary duchowe, natomiast do Boga należy autentyczny dar duchowy i w tym przypadku akurat jest to dar proroctwa. Zostałaś obdarowana też tym darem automatycznie po tym, jak Chrystus cię uwolnił, I widzisz czasami pewne rzeczy, tylko one już mają służyć zbudowaniu drugiego człowieka, nie wysysają ciebie z ciebie energii. Te rzeczy są dane przez Boga i nie czujesz się po nich gorzej, tylko odbywa się to na zasadzie współpracy po prostu z Duchem Świętym, tak? Tak. Ja tutaj troszkę może powiem właśnie, nawiążę najpierw do tych dwóch duchowości. Mamy duchowość w Jezusie i mamy duchowość w Antychryście. I ta duchowość w Antychryście i te wszystkie dary, które on nam daje dary, ale on ma w tym swój haczyk. Czyli on może cię poprowadzić i on może cię nauczyć. Oczywiście za tą naukę musisz też zapłacić, bo tam wszystko jest jakąś ceną opatrzone, żebyś ty mogła coś wykonywać, mógł coś wykonywać, ale to jest na jego zasadach i to jest dla niego. I to nigdy nie będzie związane z Bogiem. To może być, wydawać się prawdziwe, bo tak jak już wcześniej powiedziałam, to jest na zasadzie demon komunikuje się z drugim demonem i one się po prostu między sobą mają rozmowę i ty przekazujesz coś, co ta dana osoba ma usłyszeć, tylko po to, żeby ona tam została, żeby ona się tam jeszcze pojawiła i żeby ona, jeszcze od niej było można coś sobie zabrać, bo na tym jemu zależy. I on wchodzi różnymi metodami, bo to nie muszą być tylko karty. Wystarczy, że macie jakieś książki, wystarczy, że wejdziecie na jakiś horoskop i coś was zacznie ciągnąć, bo to są fascynujące rzeczy i on o tym wie. On o tym wie, że jeżeli jest coś, jeżeli ja cię mogę czymś zainteresować, czymkolwiek by to nie było, to on ci będzie to pokazywał. Ja to mówię na zasadzie teraz wychodzenia mojego, jak mi było pokazane, żeby się całkowicie odizolować od tego i odwrócić z tej fałszywej duchowości w duchowość w Panu naszym kochanym Jezusie Chrystusie. Dlatego, że nie ma albo jedno, znaczy się nie ma, nie możesz tego łączyć, nie możesz być jedną nogą tu, a drugą nogą tam.
albo jesteś cały w jednym, albo jesteś cały w drugim, bo koniec końców wyjdzie na to, że będziesz przeciągnięty na jakąś stronę, ale tu jest ta wolna wola i od nas właśnie zależy, w co my chcemy wchodzić. Dlatego mi było pokazane, tutaj było takie pytanie, czy ja się pozbyłam tych rzeczy. Tak, dlatego, że mi było od razu pokazane, że jak ja tego nie zrobię, to ja będę cały czas, i oczywiście byłam i nadal czasami przychodzi coś, co nagle wyskakuje mi w telefonie, jakaś wróżba, jakieś czytanie, że ja mam na to spojrzeć, ale ja się momentalnie odwracam i nie chcę tego widzieć. Nie chcę mieć z tym styczności. Nie chcę na to patrzeć. Dlatego, że wiem, co się z tym wiąże. To jest bardzo ważne, żeby wyrzucić, pozbyć się tych rzeczy, dlatego że ta aktywność demoniczna, ona może również jakby przynależeć właśnie do przedmiotów. Może być połączona ściśle z różnego rodzaju przedmiotami, jeśli przedmioty były używane właśnie do okultyzmu. Ja tydzień temu robiłem live'a z właśnie modlitwą o uwolnienie od demonów. Jedna siostra napisała, że na live jakby nic się nie wydarzyło, ale później sobie przypomniała nagle, że ona ma rzeczy jeszcze tam z właśnie z New Age'u, jakieś książki i tak dalej i mówi, że miała bardzo silne przekonanie, żeby to wyrzucić. Mhm. Mówi, że wręcz słyszała to w głowie. Wyrzuć, wyrzuć, wyrzuć. I mówi, że ona wywaliła to i przyszła wolność. I że jej się poprawiło wtedy. Więc jakby Bóg chce od nas pewnego rodzaju właśnie posłuszeństwa w tej kwestii, ale to jest oczywiście dla naszego dobra, żebyśmy się pozbyli wszelkich przedmiotów okultystycznych, do których mogą demony być przywiązane. Tutaj jeszcze dodam może, bo to też czuję, że jest ważne, aby zadawać Jemu pytania. Zadawać Panu Jezusowi pytania, czego mam się jeszcze pozbyć, bo czasami jest tak, że możemy mieć jakąś rzecz i ona może mieć po prostu energię, która nie powinna być w domu. I to niekoniecznie musi wyglądać nam jako New Age. Może to być też właśnie jakaś książka, mogą to być jakieś fotografie, mogą to być rzeczy typu jakieś naszyjniki, koraliki, coś takiego. I nam może się to wydawać, że to niczego nie wnosi do naszego domu, a tak jest. Tutaj powiem na przykład na temat książek Harry'ego Pottera. Harry Potter i tutaj dostałam też pozwolenie, żeby powiedzieć o grze Minecraft. A to jest w wielu domach. Wiele dzieci gra w takie gry i nam się wydaje, że to jest okej, a prawda jest taka, że jeżeli my to mamy w domu, to my nieświadomie zapraszamy, nieświadomie się otwieramy. Także mówię, tutaj najważniejsze jest też prośba do Pana, proszę pokaż mi, co jeszcze jest do wyrzucenia, co jeszcze nie pasuje, czego potrzebuje się pozbyć. I tu nie tylko chodzi o nasze myśli, o nasze słowa, o przerobienie też i zbadanie naszego serca, tylko właśnie takie fizyczne rzeczy. Bo ja Wam powiem, jak ja się zaczęłam uwalniać od tych rzeczy, to ja przez półtora miesiąca nie mogłam spać. Ja miałam insomnię po prostu. Ja nie mogłam spać, ja miałam nocne nękania właśnie, słyszałam głosy demoniczne, wszystko się działo, obrazy spadały ze ścian, bo po prostu tak mocno chciały mnie przestraszyć, tak, oczywiście. Ale no ja już się wtedy nie dawałam, tak, robiłam wszystko, co mogłam, żeby po prostu już modliłam się, żeby odchodziły jak najszybciej, żeby znikły. No, więc na tej zasadzie teraz... Tutaj druga duchowość, czyli Pan, który daje nam dary Ducha Świętego, tak? Bo powiedziałam o tych, które mamy od Antychrysta, które są tylko po to, żeby on zarobił na nas, żeby jemu się przydać, a teraz nasz kochany Pan daje nam prawdziwe dary. Daje nam prawdziwe dary, którymi możemy się posługiwać dla dobra ludzi, dla prawdziwego dobra. Dlatego uzdrawianie mamy. Mamy tak właśnie, jak ja mam to proroctwo, to mam takie sytuacje, gdzie mam sny, mam wizje. Czasami po prostu słowo leci. Wtedy ja nie jestem jako ja, bo to jest też tak, że ja to robię na zasadzie modlitwy rano. Mówię modlitwę i po prostu oddaję się, tak? Oddaję się prowadzeniu. Jeżeli jest ktoś, kto ma coś usłyszeć, kto ma coś mieć przekazane, to ja proszę Ducha Świętego, aby mnie prowadził do tej osoby i po prostu
to się dzieje. Czasami oczywiście też mam takie przekazy, których nie mówię. Z reguły dotyczy to też drogi, która mi była pokazana moja, bo nie, po prostu mam powiedziane, że mam się nie dzielić wszystkim i też, że nie każdy jest gotowy, żeby słyszeć, więc ja po prostu idę za tym, żeby jak najbardziej być posłuszną. Jak nie byłam cały czas, tak teraz jestem bardzo posłuszna i słucham tego, co Pan do mnie mówi. Idę za kierownictwem Jego, żebym była prowadzona tam, gdzie mam być. I tutaj też chciałam bardzo podziękować grupie, na której jestem, biblijnej, bo ja tam u Was nie byłam już 2 tygodnie, bardzo Was przepraszam. Pojawię się, ale chciałam Wam podziękować właśnie za przyjęcie i za to, że mogłam się też podzielić tym, jak przyszłam na początku tym moim świadectwem, bo to było dla mnie ważne. To było dla mnie ważne i to było też jednym z takich przekazów, które dostałam i później to się zaczęło pogłębiać. Też po rozmowie z Tobą właśnie zaczęły mi się łączyć kropki i też zostałam pokierowana na jednego profeta na YouTubie, tak? Od którego tam sobie zasięgam. Żebyś mogła się uczyć teraz tych Bożych rzeczy. Tak, tak. Bo są ludzie, są nauczyciele po prostu, których warto słuchać, którzy się poruszają w darach proroczych i można się w tym rozwijać. Ja tylko powiem tutaj, że dar proroczy w Biblii jest dany człowiekowi po to, żeby zbudował drugiego człowieka, żeby go zachęcił, żeby przyniósł pocieszenie, zbudowanie. My widzimy, jak te dary się przejawiały na przestrzeni całego Nowego Testamentu. Jedną z osób, która poruszała się w darach proroczych, był właśnie Jezus Chrystus. Jezus widział rzeczy, które nie były widoczne gołym okiem. Jezus znał serca człowieka. Jezus widział ludzi, którzy są w innych miejscach, gdzie nie mógł ich widzieć. I oni się dziwili, mówili, skąd mnie znasz? Skąd mnie znasz? A Jezus mówi do Natanaela, widziałem cię, jak byłeś pod drzewem figowym. I Natanael wyznał wtedy, Panie, Ty jesteś królem, Ty jesteś Mesjaszem Izraela. Od razu rozpoznając, że to nie jest normalne, że ktoś mu mówi takie rzeczy, że widział go pod drzewem figowym, że to nie było możliwe, żeby Jezus go mógł tam zobaczyć. I zresztą do mojego życia miałaś też wizję, którą przekazałaś dopiero po czasie. No ja przekazałam, przepraszam, jeśli to to przepraszałam, trzeci raz Cię przepraszam, dlatego że ja byłam zestresowana wtedy, ale rzeczywiście tak było. Przy rozmowie po prostu dostałam, Ty mówiłeś, a ja dostałam wizję podczas Twojego przemówienia, także to też było. Związano z tym, co mnie spotka i to się już prawie wypełniło, to jest w 100% autentyczne, więc ja potwierdzam tutaj to. Więc Bóg też nam daje wgląd w życie człowieka, żeby nas zachęcić, żeby nas pokrzepić i żeby też pomóc nam wyznaczyć jakiś kierunek życiowy. Więc ta rzeczywistość ponadnaturalna, właściwa, zdrowa, Boża istnieje. Istnieje. Bo były też tutaj właśnie pytania o to, że co takiego złego jest niby w tym darze jasnowidzenia, że to też może służyć i tak dalej. Sam dar, jakby on nie jest niczym złym, tylko źródło, z którego on pochodzi. To o to chodzi. Chodzi o to, z jakiego miejsca przychodzi do ciebie przekaz, tak? Przekaz, czyli dokładnie. Ten przekaz nie przychodzi do ciebie od Boga i on nie ma, on niby osoby, które są jasnowidzami, czy tak jak ja czytałam z tych kart, ale nie tylko miałam przekazy w kartach wtedy, miałam również takie słowne i wizyjne w tych kronikach Akaszy, ale to nie pochodziło z miejsca, z którego powinno pochodzić, żeby to był prawdziwy, boski przekaz, bo to nigdy od Boga nie było. I dlatego mówię, to jest zwiedzenie i to ma być tylko i wyłącznie po to, żeby ciebie zwieść. To może mieć podłoże i być rzeczywiście kilka rzeczy może być ci powiedziane, że jest rzeczywiście tak w twoim życiu, ale tak jak wytłumaczyłam, to jest na zasadzie zwiedzenia ciebie i żeby przejąć ciebie na tą stronę. Bo kiedy ty uwierzysz w to, bo przecież łatwiej jest komuś uwierzyć bynajmniej jak ja byłam w New Age, to było mi łatwiej uwierzyć we wróżkę, niż nie miałam akurat takiej możliwości, żeby ktoś powiedział do mnie słowo prorocze, jakiegoś proroka,
nie spotkałam na swojej drodze, żeby mi powiedział on, więc też nie mogę porównać, ale nie miałam tego, ale teraz, będąc w tej rzeczywistości, a w tamtej, mam wielkie porównanie, mam porównanie tego, jak ja się czuję, kiedy to przychodzi, bo jest spokój. Ja wiem, że to przychodzi i ja wiem, że to jest przekaz od Pana naszego. Ja to po prostu wiem, mam to wiedzenie. I ja się nie czuję źle po tym przekazie. Ja mogę normalnie funkcjonować po tym przekazie od Pana Jezusa. Ja mogę normalnie chodzić i robić rzeczy, gdzie po tamtych przekazach, tak jak już na live powiedziałam, ja się coraz gorzej zaczynałam czuć, czyli energia ze mnie uciekała. Tu nic takiego nie ma. Tu wręcz czuję takie wzniesienie, że to jest dar Ducha Świętego. Ja czuję takie ciepło w sercu, czuję się dobrze. Takie podbudowanie czuję, prawdziwe. Tak. Dobrze, że o tym powiedziałaś. A skąd jeszcze wiemy, że które dary pochodzą od Boga, a które pochodzą od demonów? Każdy człowiek, który nie jest podpięty pod moc Ducha Świętego, w którym nie mieszka Duch Święty, czerpie z innego źródła. Nie czerpie od źródła, którym jest Bóg. Dlatego, że Słowo Boże nam mówi, że tylko i wyłącznie Duch Święty udziela darów duchowych. On rozdziela je jak chce. I to jest na zasadzie współpracy z człowiekiem. Czyli On nam coś poddaje. I to tak funkcjonuje. I każdy, kto jest podpięty pod moc Ducha Świętego, pod autorytet Ducha Świętego, kto chodzi w Duchu Świętym, będzie właśnie przemawiał i będzie prorokował i będzie to ze źródła, którym jest Bóg. Natomiast jeśli ktoś jest podpięty nie jest podpięty pod Ducha Świętego, nie zna Jezusa, to będzie to zawsze wychodziło z tego drugiego źródła, czyli demonicznego. I najważniejszą tak naprawdę rzeczą, którą powiedziałaś, Agatko, jest to, że też Duch Święty poprowadził cię do wyznania grzechów, bo musimy sobie powiedzieć to, że najważniejszym przekazem Nowego Testamentu jest to, że Jezus Chrystus przyszedł jako Bóg tutaj w ciele, na ziemi, żeby umrzeć za nasze grzechy, za wszystko to, czym raniliśmy Boga, czym raniliśmy siebie, czym raniliśmy innych. I my teraz całkowicie za darmo możemy przyjąć dar życia wiecznego przez wiarę w to, kim On jest. Apostołowie, pierwszy przekaz, który głosili, to był przekaz, który mówił, że wszystkie grzechy są ludziom przebaczone w osobie Jezusa Chrystusa. To w Nim było głoszone przebaczenie grzechów, to w Nim jest głoszone przebaczenie grzechów dla każdego człowieka. Bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Już nie chodzi o to, czy ktoś będzie prorokował z Boga, czy ktoś będzie przepowiadał przyszłość z demonów. My mówimy tylko o takich drugorzędnych też tutaj kwestiach, ale najważniejszą kwestią tego, po co przyszedł Jezus, jest to, żeby przyszedł, kochani, żeby uratować was od waszych grzechów. Ci z was, którzy tego nie wiedzą, którzy tego nie rozumieją. I mnie Jezus uwolnił 6 lat temu od moich grzechów, wyzwolił mnie od pustki wielkiej życiowej, którą w sobie nosiłem, uratował mnie od duchowej śmierci. Jezus chce każdego z was od takiej duchowej śmierci uratować, bo Agata, to w czym tkwiła, co robiła, to prowadziło ją bezpośrednio, prosto na zatracenie. Na zatracenie. Prowadziło ją do duchowej śmierci, do unicestwienia. Ona szła w przepaść, miała opaskę na oczach, miała zasłonięte oczy i nie widziała nawet, że zmierza prosto w tą przepaść. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby zdjąć nam tą zasłonę z oczu i pokazać nam, kim jest prawdziwy Bóg. Bo w Biblii, w liście do Hebrajczyków jest napisane, że Bóg wielokrotnie przemawiał przez proroków do ludzi, ale w dniach ostatecznych przemówił do nas przez swojego Syna. Bóg w doskonały sposób objawił się w osobie Jezusa Chrystusa. Przeżył całe swoje życie bez grzechu i poszedł z miłości do mnie, do ciebie, do was, którzy tego słuchacie, z miłości poszedł na krzyż, aby uratować was od wiecznego zatracenia i aby zbawić was od waszych grzechów. To, co wy teraz musicie zrobić, to chcieć odwrócić się od tych grzechów, chcieć porzucić grzeszny styl życia i zacząć podążać za nim, bo to jest jedyna droga, jedyna, nie ma innej, nie ma. Wszystkie drogi prowadzą do Jezusa Chrystusa, bo On jest drogą.
łącznie z drogą. Agatko, gdybyś miała przestrzec ludzi, gdybyś miała coś im powiedzieć takiego, co miałobyś powstrzymać od tego, co byś chciała powiedzieć wszystkim tym, którzy będą tego słuchać, którzy się będą zastanawiać, czy może na pewno ten Jezus, czy może na pewno wybrać tego Jezusa, czy jednak może zostać w tym jasno w widzeniu, w wróżeniu i tak dalej. Co miałabyś do powiedzenia do takich ludzi, kochana? Gdybym miała wam powiedzieć, to ja wybrałam i nie zamierzam już nigdy wybierać nic innego. Dlatego, że dostałam i dostaję więcej, niż mogłam chcieć. I za każdym razem Jezus pokazuje mi, ja chcę jedną rzecz, czy potrzebuję czegoś, a On daje mi o wiele więcej. Nawet o tym nie myślę. Gdzie nigdy tego nie miałam, a zawsze tego szukałam. Zawsze szukałam w ludziach, czy właśnie w sytuacjach takich jak czytania, uzdrawiania, jakieś w ogóle te rzeczy z New Age. Ja nigdy tego nie dostałam. I ja błądziłam przez 7 lat w kółko, jak taki chomik, który szukał, chodził od uzdrowiciela do uzdrowiciela, od czytania do czytania. I ja już tam nie wracam i nigdy nie wrócę. To jest taka przestroga dla was, że jeżeli chodzicie tam i myślicie, że się uzdrowicie, czy jeżeli myślicie, że to wam coś da, to okej, może na krótką metę zrobi wam się lepiej po medytacji, ale to nigdy nie będzie tym, co wam da Jezus. W pierwszym momencie, jak się zjawi, jak go poprosicie, bo on przyjdzie do każdego. On ma otwarte ramiona dla każdego. Tylko to wy potrzebujecie do niego iść. Bo ja mogę sobie tutaj mówić i ja wybrałam. Ja wybrałam, bo byłam już po prostu, tak jak powiedział Dorian, w takiej sytuacji, że już innego wyjścia nawet nie widziałam. I ja nawet nie wiedziałam, że przyjdzie Jezus. Ja byłam tak zwiedziona, że ja mówię, ja powiedziałam do Boga, ja nie wiedziałam, że przyjdzie Jezus, że On mnie uratuje. Ja już nie miałam innego wyjścia i ja nie chcę, żeby ktokolwiek z was miał taką sytuację, bo nikomu nie życzę tego, przez co przechodziłam. A to się zaczyna od takich niewinnych rzeczy. Tutaj czytanie, tutaj sobie obejrzę horoskop i naprawdę zły wchodzi. Więc to są te słowa, które chcę powiedzieć dla przestrogi, a dla osób, które są w New Age, ja się bardzo modlę za te osoby, które miałam przyjemność poznać, z którymi przebywałam, bo to są wspaniali ludzie, którzy też szukają uzdrowienia i ja się modlę o nich po prostu, żeby też mieli taką możliwość, żeby się obrócili, żeby zobaczyli prawdę. Amen. Amen, dokładnie. Zawołajcie, bo są pytania, jak mam znaleźć drogę do Jezusa, co mam zrobić. Zawołajcie do Jezusa szczerze. Jezus powiedział, że każdy, kto przyjdzie do mnie, go nie wyrzucę precz. Jezus powiedział również, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, spracowani, a ja wam dam odpocznienie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam odpocznienie. I my tu nie głosimy wam jakiejś religii, nie głosimy wam przynależności do kościoła rzymskokatolickiego, protestanckiego, ewangelicznego i tak dalej. Głosimy wam osobę, którą poznaliśmy, bo to jest najważniejsze, żeby poznać Jezusa Chrystusa osobiście, żeby nie poznać jakąś religię, nie przeczytać jakąś księgę, ale żeby poznać tego, który stoi za tą księgą, poznać Stwórcę Boga, który objawił się w osobie Jezusa Chrystusa. I do tego was jedynie zachęcamy. Nie do wstąpienia do jakiejś grupy religijnej i tak dalej. Tylko i wyłącznie, żebyście odnaleźli tą osobistą relację z Jezusem Chrystusem. Tak, ja też tutaj właśnie dopowiem, że ta relacja jest najważniejsza. Relacja z Nim. I każdy ma swoją indywidualną, osobistą relację z Nim. Jak zaczniecie to robić, jak Go przywołacie, jak Go poprosicie o prawdę, to On wam wszystko pokaże. Nie ma rzeczy, której On by dla was nie zrobił. Nie ma takiej rzeczy, jeżeli Go poprosicie. Amen. Ja chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, że w przypadku niektórych osób siedzących w okultyzmie, w czarach, w magii i tak dalej, w tych rzeczach właśnie okultystycznych,
czasami wymagane jest uwolnienie od demonów. Ja znam jedną siostrę, która myślała, że to są tylko niewinne zabawy i która wpuściła demony do swojego życia i potrzebowała konkretnego uwolnienia od demonów. I ona mówi, że kiedy była poddawana procesowi uwolnienia od demonów, to ona mówi, że to było bardzo dziwne uczucie, bo ona się czuła tak, jakby jej dusza, jakby coś było w niej tak wessane i było z niej wyrywane, tak jak guma jest we włosach. I ona mówi, że to odczepiało się i towarzyszył temu ogromny ból fizyczny. Ale chwała Bogu, ta siostra została uwolniona od tego. I w przypadku niektórych osób, które siedzą w okultyzmie, potrzebne jest po prostu uwolnienie od demonów. Konkretne uwolnienie od demonów. Więc jeśli wy siedzieliście, ktoś to ogląda, kto siedział w okultyzmie, w szamanizmie i tak dalej, być może trzeba będzie pomówić się nad wami właśnie o uwolnienie, o złamanie tego przekleństwa, które wpuściliście do swojego życia. Jeśli jesteście nękani, jeśli macie paraliże senne, jeśli co próbujecie zbliżać się do Jezusa, to coś was odciąga, jeśli coś zatyka wam usta, kiedy próbujecie się modlić, to może potrzebujecie uwolnienia od demonów. Wtedy odezwijcie się w wiadomości prywatnej i ja postaram się wam pomóc. I też wszystkie osoby, które to oglądają, zachęcam do tego, które będą miały pytania, żeby odezwać się do wiadomości prywatnej do Agatki. Agatka prowadzi swój kanał na YouTubie, gdzie wrzuciła już też swoją historię, swoje świadectwo. Nazywa się tak, jakie imię, nazwisko mogę podać? Tak, proszę. Agata Pieczyńska. Ktoś może wejść tam na kanał do Agaty. Można zasubskrybować, jak wpiszecie Agata Pieczyńska, to zobaczycie jej świadectwo, możecie jej kanał zasubskrybować i spodziewać się też kolejnych filmów, bo Agatka dostała taki przekaz już od Pana Jezusa, że ma się tym dzielić, że ma to nieść dalej. I dlatego też tutaj jesteśmy, żeby wskazać na Jezusa. Nie żeby się wymądrzać i mówić, że my tu wiemy lepiej od innych, tylko żeby pokazać po prostu, kim jest Jezus Chrystus i przestrzec tych wszystkich ludzi, którzy w tym siedzą, ale też pomóc tym, którzy chcą się od tego uwolnić, a być może nie wiedzą, co teraz mają zrobić. To właśnie jeśli tego live'a słuchasz, jesteś taką osobą, to nie trafiłeś tutaj przypadkowo. Jesteśmy tutaj właśnie po to, żebyś usłyszał, że Jezus uwalnia, że Jezus ma prawdziwą moc. Nie diabeł, tylko Jezus. Ja tak dodam też, że ja raczej nic nie wiem. Raczej wychodzę z takiego założenia, że nic nie wiem, dopóki mi Pan nie pokaże, to ja nie wiem. Raczej z taką pokorą podchodzę do tego, że to, co wtedy wiedziałam, to mi się wydawało, bardzo mocno mi się dużo rzeczy wydawało w tamtym życiu, tak to nazwę, kiedy nie byłam ocalona. I teraz ja nie wiem. Ja nie wiem, ja po prostu idę za tym, do czego on mnie kieruje, tak? Jeżeli mam coś przekazać, to przekazuję, jeżeli nie, to zachowuję, ale staram się naprawdę, też takie zadanie, żeby raczej słuchać, aniżeli mówić dużo. Bo Bóg prowadzi i Bóg uczy i my jesteśmy w tym procesie uczniostwa wszyscy, ciągle się uczymy, a naszym nauczycielem jest Duch Święty, najlepszym nauczycielem. Oczywiście Bóg też obdarowuje darami nauczycielstwa innych braci czy siostry w kościołach, ale najlepszym, głównym naszym nauczycielem jest Duch Święty. Dodam tylko jeszcze, że ja tam wstawię linka też do kanału Agatki u siebie w opisie pod tym live'em, więc później jak ktoś by szukał, to znajdzie to w opisie tego live'a. I chciałbym też na koniec się pomodlić. Pomodlić o wszystkich tych, którzy to oglądają i będą oglądać, żeby Bóg was nakierował naprawdę. Więc jeśli ty jesteś otwarty na to, żeby odnaleźć prawdę, to przyjmij tą modlitwę. Otwórz się na tą modlitwę. Po prostu. Panie Jezu, dziękujemy ci. Ja ci dziękuję za Agatkę, za jej przekaz. Dziękuję ci za jej świadectwo, za odwagę do podzielenia się tym, przez co przeszła. Panie, ja wierzę w to, że wielu ludzi, którzy to usłyszy, zmieni swoje życie. I dziękuję ci już za te osoby, które ty teraz przekonujesz. Przekonujesz je o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie przez swojego Świętego Ducha. Duchu Święty, ja modlę się teraz, byś ty przychodził do ludzi, którzy tego słuchają, którzy się zmagają
z różnego rodzaju grzechami, z różnego rodzaju przekleństwami, którzy mają problemy natury duchowej. Przychodź teraz do nich i już teraz pracuj w nich, uwalnij ich. W imieniu Jezusa Chrystusa ja modlę się teraz o złamanie mocy okultyzmu nad twoim życiem, wszelkich negatywnych konsekwencji związanych z czarami, tarotem, magią, białą magią i wszelkimi demonami, które opanowały twoje życie. W imieniu Jezus ja się temu sprzeciwiam teraz, rozkazuję temu opuścić ciebie i wołam do ciebie, Duchu Święty, abyś ty teraz objawiał ludziom prawdę. Przychodź do nich spokojem, radością i miłością. Niech wszelkie przekleństwo, które ściągnąłeś na siebie, na swoją rodzinę, wskutek wywoływania duchów, czarów, niech to teraz zostanie złamane mocą imienia Jezusa Chrystusa. Przez świętą krew Jezusa. Amen. Amen. Agatko, bardzo ci dziękuję. Bardzo owocny czas. Były też przeszkody na live'ie. Wiele osób tutaj pisało, tam Awe Satan i tak dalej, więc demonom się nie podobało to, że dzieliłaś się swoją historią. Trochę mnie na rękę, że odeszłam. Do tego stopnia im to przeszkadzało, że się dzielisz swoją historią, że postanowiły odwiedzić sekcję komentarzy. Ale Pan jest z nami, daje nam siły i nie pozwoli, żeby cokolwiek tutaj było zakłócane. Także gromimy wszelkiego diabła w imieniu Jezusa i Jezus ma prawdziwą moc. Prawdziwą moc. A to, że ktoś tam sobie pisze Awe Satan, to sobie może pisać. I tak nie ma żadnej władzy nad tymi, którzy należą do Jezusa Chrystusa. Amen. Dobrze. Agatko, dziękuję ci. No i co? Uprzejmie. Kochana, do usłyszenia. Trzymaj się z Panem Bogiem i dobrej nocy, kochani, wam życzymy. Dobranoc. Dobranoc.